Dobrze. Przygotowałem sobie wcześniej przykłady gier, które mają m.in. wydania premierowe, które nie mają żadnych oznaczeń tego typu Classics, jakieś steelbookowe wydania, PSP Essentials, Platinum, Players of Choice, na przykład z GameCube'a, czy tam innych tego typu rzeczy. No to są tylko takie przykłady, mam ich oczywiście więcej. No i dobra, może zacznijmy jednak od tych wydań premierowych, ponieważ one są najbardziej zdumiewające. One są najlepsze i te wydania są najbardziej pożądane pomału, ponieważ większość z nich mają zdecydowanie większą wartość niż edycja taka bardzo, bardzo poniżej podstawowej. Dlaczego podstawowej? Zaraz o tym powiem. Wszystko to, co opowiem w tym filmie, to jest moje doświadczenie i moje zdanie. Nie musicie wzorować się na moich zdaniach, na mojej tezie. Możecie sami wybierać to, co dla was najlepsze. Ja tylko pokazuję mój punkt widzenia w tym wszystkim i generalnie po prostu pokazuję wam mój świat z grami. Ok, wszystkie te wydania premierowe, które zgromadziłem, przeważnie mają wydania angielskie. O, mają wydania angielskie, czyli każda okładka, każda instrukcja, nawet okładka przednia ma wszystko w języku angielskim. Każdy tekst, każde słowo, każde wyjaśnienie jest w języku angielskim. Właśnie dlaczego takie wydania są najlepsze? Jest jeden podstawowy argument, który określa miano tych wszystkich najlepszych wydań i tak dalej, różnych przykładów. Dlatego, że wygląda to po pierwsze ładniej, że jest angielskie wydanie. W innym, na przykład niemieckim, już jest ciut takie poczucie goryczy, że na przykład nie znacie danego języka, a macie grę, która wam się tak bardzo podoba, no ale jednak na przykład w języku niemieckim czy francuskim. I na przykład Super Mario Galaxy, które tu mam, nie dość, że w edycji Nintendo Select, no ale wtedy innego nie było i musiałem kupić takie, trudno się mówi, jest z francuskim tyłem opisującym grę mniej więcej. Ale pomimo faktu, że i tak w tym wypadku ja tu nie żałuję za bardzo, to już na przykład tutaj z Sonikiem troszkę bardziej żałuję, bo tu jest po niemiecku. Chociaż wiadomo mniej więcej o co chodzi tak naprawdę, to jednak wartość kolekcjonerska tego czegoś no już jest troszeczkę mniejsza ze względu nawet na to, że jest większa kategoria wieku. A tym też się dzisiaj zajmiemy. Dlaczego mówię, że angielskie wydania są lepsze? Po prostu ładnie wyglądają i pokazują tak naprawdę, to można powiedzieć, międzynarodowe wydania, aczkolwiek te amerykańskie też mogą się lekko różnić, bo to wcale nie jest taka zasada, że jak w Anglii jest taka na przykład tylna okładka do Shadow of Memories, to w wersji amerykańskiej może być tak samo. Nie, są pewne różnice, oczywiście, to zależy tylko od wydawcy, ale jak widać, prezentuje się to o niebo lepiej niż w języku, którego no nie znamy. No angielski no znam tak mniej więcej, żeby móc w ogóle tu dużo powiedzieć. I dlatego ja właśnie te wydania premierowe najbardziej sobie chwalę w kolekcji, ponieważ mają dużą wartość. W czasach, gdy gra wychodziła z automatu, na przykład, dobry element, sobie nie wyobrażam, chociaż no to jest takie moje stwierdzenie, tylko nie musicie się z nim zgadzać. Macie GTA 5 na Xboxa 360 i wyobrażacie sobie, że wychodzi teraz w edycji Classics. A tu nie, a tu jest wersja ta premierowa z września 2013 roku. No i co, i źle? Nie, wcale nie jest źle. Ja wcale nie narzekam, że mam wiele takich wydań. O, na przykład tu wam jeszcze pokażę. Assassin's Creed bez polskiego dubbingu i uważam, że trochę lepiej, bo trochę bardziej kojarzę grę. I wersja oczywiście z Anglii, bo ma tą kategorię wiekową. No, także mówię, te wydania oryginalne są u mnie najbardziej cenne, one mają wartość niewyobrażalnie wysoką niż te wydania, do których zaraz przejdę. No i to tak moim zdaniem wygląda z tymi wydaniami. Przechodzimy teraz do tej większej kolebki gier, które mają, no niestety w mojej ocenie, słabszą wartość. I Jacek
Ja cię bardzo pozdrawiam. Bardzo słusznie zauważyłeś. Też to zauważyłem, ale no, nie brałem tego pod uwagę, bo no, wiecie, no, były inne rzeczy na głowie. Wersje Classics, te różne Essentials i tak dalej, te wszystkie wydania, które mają inną troszeczkę okładkę, spowodowaną tym, żeby zapełnić swoją bibliotekę w danym jakimś tam zbiorze Classics i tak dalej. Chociaż to nie powinno się za bardzo wchodzić w to, ponieważ to jest wydanie limitowane, ale no niepełne. Te wydania są głównie po to, że jeżeli jakaś gra przekroczy dosyć ładną liczbę egzemplarzy, na przykład milion, to wtedy Sony czy tam inna firma, generalnie to zależy od wydawcy tak naprawdę, to nie jest w rękach Sony czy innych firm, chociaż też oni na tym mają pieczę, nie wiem jak to tam zależy, ale ja to tak przynajmniej widzę. To jeżeli gra sprzeda się na przykład w kilku milionach egzemplarzy, tutaj możemy powiedzieć milionie, dwóch, trzech, czterech lub więcej, to później gdzieś tam już po roku, to zależy ile gra się sprzeda, to wtedy taka gra wychodzi ponownie z inną okładką, mniejszą ceną oczywiście, żeby przyciągnąć potencjalnych klientów oczywiście, żeby zarobić na tych wersjach. I oczywiście nic one się nie różnią od tych wersji zwykłych, mam na myśli w kodzie gry i tak dalej, ale czym one się różnią, to będzie załamka. No nie mam dwóch takich samych gier, miałem kiedyś, no właśnie ten, czekajcie, gdzie to miałem, ten Time Crisis na przykład miałem w wersji Platinum, no ale ja jednak odsprzedałem mojemu znajomemu z Łodzi, bardzo cię pozdrawiam, to nie mogę tego za bardzo dobrze pokazać. No ale na przykład mamy ten Time Crisis, tak? I mamy właśnie Drivera 2. Wiem, że to już teraz będzie rzecz bardzo taka mało znacząca, no ale dla każdego są różne oceny. Na przykład to wydanie płytki litograficzne jest zajebiste, muszę powiedzieć. A każda gra Platinum nie ma chyba odstępstw, ma tylko takie wydanie. Srebrna płyta, logo PlayStation, logo wydawcy, logo deweloperów, Platinum, duży napis i tam różne własności licencyjne oraz ten tytuł, nazwa tytułu, która no jest strasznie dla mnie, no muszę powiedzieć, dużo do omawiania jest tej kwestii. I tutaj jest niemalże podobnie. Niemalże podobne. Są różnice, ale niemalże jest układ podobny. No ale zapytacie się, to po co masz takie wydania? No, słuchajcie, to jest już podyktowane tym, że miejscami na Allegro, no, te wydania oryginalne są zbyt przesadzone, jeśli chodzi o ceny. One naprawdę są zbyt drogie, jak na indywidualne spojrzenie na cenę, bo na przykład każdy gracz ocenia według swojego tak zwanego cennika możliwości danej gry. Na przykład, ja powiem wam szczerze, tą grę, za którą dałem 6 dych, oceniam na 70, zawsze mi się myli czwórka z siódemką, na 40 zł. Dlaczego? To. Wiem, że w wydaniu GameCube'owym innej gry jest tylko zmiana koloru, ale generalnie coś to znaczy, tak? Coś to znaczy i wiele właśnie takich gier, które ja kupiłem, one miały zawyżoną cenę w niektórych wypadkach. No, tych przypadków nie liczymy, bo to było w miarę, tu była rozsądna cena, a tu dostałem w prezencie, także dzięki ci, Cino.pl, pamiętam cię i mam zamiar coś tam ci wysłać, no ale słuchaj, ja mam, wiesz, inną sytuację trochę. Tutaj większość gier kupiłem, dostałem, także tu jest co innego. Ja te wydania bardzo traktuję z rezerwą. Jeżeli nie mam wyjścia, jak nie ma jakiejś taniej gry, ja kupuję przeważnie gry, no wiecie, no bez przesady, żeby nie wydawać aż dużo pieniędzy, ale też żeby trochę zaoszczędzić, żeby wydać trochę mniej jednak, a żeby to była w miarę rozsądna cena do stosunku jakość cena, można powiedzieć, jakość cena i w ogóle tego wszystkiego. No i właśnie tak się zbiera gry, między innymi właśnie na tym sposobie jakość a cena. I każdy powie co innego. Ja powiem tyle, że
Na tym to się opiera i głównie dlatego tak mam trochę tych wersji Platinum i tych różnych takich budżetowych, można powiedzieć. Ja je tak określam, wersji. No i te wydania, które dla mnie mają wartość pomiędzy tymi oryginalnymi wydaniami premierowymi, a tymi wydaniami budżetowymi, to są te, które mają w teorii wydanie premierowe, ale jednak z innym językiem. I tu generalnie Polska ma tak przesrane, że większość gier, które można kupić na Allegro, niestety są w tym oto szatańskim języku. Ja teraz żartuję w tym momencie, że szatański, ale no błagam was, nikt nie zmieni mojego zdania, jeżeli powiem, że niemiecki jest tak twardym językiem i nawet motyl, który brzmi po angielsku butterfly, bardzo ładnie brzmi, no ale po niemiecku schmetterling, no to raczej nie ma żadnego niemieckiego słowa, które byłby tak łagodny. No i cóż, tak to wygląda. To są przykłady, nie pokazuję wszystkiego, ponieważ to by zajęło za dużo czasu. I powiem tak, wersje premierowe są najbardziej cenne, one mają największe wzięcie i stąd czasami ta wygórowana cena niektórych gier. A na przykład tych wersji Platinum, tych różnych innych rzeczy związanych, no jednak to ma podłoże inne ze względu na sprzedaż tych gier i tak dalej, ich sukces. No ale jednak trzeba patrzeć na to, co się kupuje generalnie, tak? No ale jak już zdecydujecie się na przykład mieć kilka oryginalnych gier, kilka już gier takich z pokroju takich budżetowych, to wcale nie ma żadnego problemu, ponieważ wiecie, jak wygląda dane wydanie, powiedzmy, te budżetowe z danej konsoli, z określonej konsoli, i macie wtedy dowód na to, że no jednak im więcej kupujecie tych wydań budżetowych, to nie ma sensu ich kupować, bo one po prostu są brzydkie. No ale słuchajcie, każdy ocenia według swojego, no widzi mi się to trochę takie brzydkie słowo, no ale jednak swojego zdania, i każdy będzie chciał tak swoją kolekcję urozmaicić na swoich zasadach. Powtarzam, to tylko moje słowa i nie musicie ich brać w ogóle pod uwagę, ja wam tylko pokazuję to, co mam, to jak mam. Natomiast to, czego nie lubię dosyć, i przyznam się szczerze, że to był dosyć niepewny zakup z tym driverem, czwartym mianowicie, tutaj czwórkę można dorobić w zasadzie, powiem wam jedno, no w tym wypadku trochę się zawiodłem, bo ponieważ ja myślałem, że to będzie wersja ta podstawowa, ta premierowa, czyli niebieski karton, niebieska okładka z całą ładną, ładną okładką papierową i tak dalej, wszystkimi opisami, a tu się okazuje, że dostałem steelbooka i jak na złość jeszcze niepełnego, ponieważ ma tylko on płytę i w zasadzie to wszystko bez mapy, bez żadnych instrukcji, także no to była kasa wtopiona trochę. I za wszelką cenę w przyszłości będę chciał kupić sobie normalną wersję pudełkową, a nie metalową, steelbookową. I jeżeli ktoś jest fanem limitowanych edycji kolekcjonerskich, no to dla niego to będzie takie tylko rozwiązanie, ponieważ taka osoba uważa, że z kolei te edycje wszystkie premierowe i te budżetowe są dla plebejskich tam cwaniaczków, którzy kupują gry po taniości i mają taką bibliotekę gier właśnie złożonych z takich plebejskich wydań. No trudno. Każdy ocenia według swojego, tak? Także to tego nie lubię i ja osobiście odradzam takich wydań. Jeżeli lubicie, to nie ma problemu, ja nie widzę w tym żadnej przeszkody. No i dobrze, teraz szybko co do kategorii wiekowej, ponieważ trochę tu się rozgadałem. Między innymi wyliczamy sobie cztery kategorie wiekowe u nas w Europie, jakie no, w mojej kolekcji znalazłem, aczkolwiek jest ich trochę więcej. Przede wszystkim jest taki... Jeżeli zbieramy gry do roku 2003, od 90 bodajże 4 roku, są te oznaczenia wiekowe ELSPA. To jest jakiś skrót od europejskiej, coś tam, no nie pamiętam, tu są małe literki, także nie będę widział. I te gry wydawane były do 2003 roku, kiedy nie powołano PEGI. Nie każda gra tak ma, ponieważ zależy od wydania. Na przykład niemiecki ma zupełnie swoją kategorię wiekową, USK się nazywa, a brytyjski system to jest BBFC, czyli brytyjski system oceniania gier, czy coś takiego tam z tłumaczenia. I sporo takich gier
Ale wróćmy szybko do tej Elspy. Dużo z takich gier właśnie pomiędzy 94 rok a 2003 mają właśnie takie kategorie wiekowe. Między innymi są 3+, 7 bodajże, bo tam nie mam takiej gry chyba, która miałaby 7. 11 to jest taki odpowiednik 12. 15 to jest odpowiednik 16 i 18, czyli zwykłe nam dobrze znane. Tutaj bodajże będę miał 15. O, tutaj nawet jest rozpisane dokładnie. To jest jeszcze to starsze ocenianie z ery PlayStation. Później już, jak widzicie, tego nie ma. Jest to tylko w tych jeszcze starszych grach, jeszcze z tamtego wieku. I mamy na przykład skreśloną 3, 10, 11, 14, czyli teoretycznie według tego oceniania gry dla takich odbiorców w wieku od 3 do 10, 11, 14 jest nieodpowiednia, dopiero od 15 lat jest ta gra dozwolona, bo tu jest strzelanie i tak dalej, przemoc taka, można powiedzieć, typowa. Także to jest taki odpowiednik PEGI, starszy, i dopiero od 2003 mamy między innymi takie oznaczenia, dobrze nam znane, ale te oznaczenia w takiej postaci już też nie są aktualne, ponieważ istniał on od chyba połowy 2003 roku do 2009, ponieważ w 2009 roku zmieniła się znowu, oczywiście lekko, kategoria wiekowa PEGI, to już są kolorowe oznaczenia, między innymi właśnie zielone to są od 3 i od 7, pomarańczowe to są od 12 i 16 lat, to są już takie troszeczkę, no jeszcze nie brutalne gry, ale tak już podchodzące pod pewne tematyki, no i 18+, to wiadomo, bardzo niesławna liczba, oczywiście jeszcze jest z małą namiastką. Te oznaczenie czerwone ma w tle w sobie skrót PEGI, a w tych nowszych wydaniach już w ogóle tego nie ma. To jest taka mała różnica, także tu PEGI dużo razy zmienia swoje oznaczenia. Jeszcze zobaczę do mojej jednej z najnowszych gier na 360, czyli Watch Dogs. Sobie ogarnę mniej więcej, bo tu już zaczyna świrować. O, tak to wygląda. No i jak widać, to są takie delikatne niuanse, ale jednak są te niuanse zauważone. No, także mówię, to są te kategorie wiekowe od PEGI. Wróćmy jeszcze szybko do USK, ponieważ ostatnio mam z tym dosyć spory problem. Pokażę wam tego Lost Worda na 3D. Cholera jasna, Game Gear, ja go muszę, kurde, wypolerować. Chociaż nie jest taki zakurzony. O, wróćmy szybko do Lost Worda, bo to strasznie paskudzi. Może tam nie do końca, bo tam coś widać pomiędzy, no ale jednak wiecie, no porównywać to jest chyba większe. Nie, to jest takie same. No ale porównywać ocena niemiecka, no widać jaka jest, tak? Też wydania niemieckie są tak, od 3 lat, od 6, bodajże od 11, 15 i chyba 18 także. Ale no, tych niemieckich wydań nie mam za dużo. Często, słuchajcie, pojawiają się płyty, które teoretycznie są na język francuski, ale mają kategorię wiekową z kolei niemiecką. A na przykład... zaraz, jaki tu był przykład? A na przykład... Ten niesławny tytuł, ale ja go bardzo osobiście wychwalam, ponieważ no, udało mi się przejść go na 100% i nawet pomimo wielu glitchy bardzo mi się fajnie w to grało. Co ciekawe, nie ma tu PEGI, a dalej jest USK, także jest różnica spora w tym przedsięwzięciu. Z kolei Shadow the Hedgehog, który też jest niesławny i też się go nie lubi, też ma niemiecką kategorię wiekową, więc te pewnie płyty były robione były w Austrii albo gdzieś indziej, tam też może być taki przypadek. A z kolei na przykład te brytyjskie wydania gier są chyba najstarsze, ponieważ ona tak naprawdę została powołana, ta organizacja do określania wieku gier dozwolonych dla wielu graczy. Ona powstała tak naprawdę w latach 80., już nie pamiętam dokładnie w którym roku, chyba nawet będzie napisane w tym wydaniu Metal Gear Solid 2, w 1985 roku już było to wydanie. Były te wydania gier z takim kółeczkiem czerwonym i to pochodzi z Wielkiej Brytanii. Nie wiem, czy w Irlandii to obowiązuje, ale chyba tak albo nie wiem, ja się tam nie znam. I słuchajcie,
Tutaj też były przewodzone zmiany, między innymi chyba od początku powstania organizacji do 2001-2002 roku były właśnie takie logotypy. Nie powiem wam, jakie są logotypy dla kategorii wiekowych mniejszych, ponieważ ja mam same osiemnastki i takie piętnastki tam. Osiemnastka, poczekajcie, ja muszę to zobaczyć, bo tu trochę jest tego. Ja widzę, że wszędzie mam takie piętnastki, ale też mniejsze kategorie wiekowe się znajdą. Ale ja wam nie powiem, jak znajdę gdzieś zdjęcie z internetu, to wam pokażę, jak wygląda ta klasyfikacja wiekowa w Wielkiej Brytanii. No i tym się nie przejmujcie, bo to jest tak naprawdę tylko wydanie angielskie dla Wielkiej Brytanii, także można sprowadzać gry, one nie mają żadnej blokady regionalnej, wszystkie są pod PAL i różnią się jedynie tą kategorią wiekową i tak naprawdę niczym więcej, więc tu nie ma żadnych problemów. O, tu mamy wydanie już kontynentalne. Tutaj też wydanie kontynentalne, tu też, tu jeszcze te stare, ELSPA i wydanie brytyjskie. Także widzicie, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Okej, okay. Jeszcze krótka porada, ponieważ ten film będzie długi jak 150. Porada, jak dbać o okładki do gier, ponieważ jeżeli nie zwrócicie na to uwagi i będziecie korzystać często z danej gry, na przykład tutaj wam pokażę GTA 4, które przeszedłem drugi raz na 100%, słuchajcie, wiele osób uważa tą grę za nudną, a ja przeszedłem drugi raz na 100%, chciało mi się to robić, ponieważ miałem niesamowitą zabawę z tą grą i przesiedziałem przy tej grze chyba nawet 60 godzin. Ja zobaczę dokładnie w konsoli, sobie wczytam grę, to wam powiem, ile przeszedłem. Generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że na górnej części okładki i na dolnej, jeżeli nie będziecie poprawiać okładki z portfolio, w ogóle o co chodzi w tej poprawie? Między innymi, robię sobie tu miejsca trochę. Między innymi, otwieracie pudełeczko, zrobię to jedną ręką, dla mnie żaden problem, będę oczywiście uważać. I tak, o, macie tu przykład niemieckiego i brytyjskiego oceniania gier, ale tu PEGI nie ma, co nie? Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, skąd się to bierze. I tak, generalnie gracze nie patrzą na tego typu sprawę z tą okładką, ponieważ dla was to jest tam, wiecie, mało znaczące i możecie to olać ciepłym moczem, aczkolwiek kolekcjonerzy już troszeczkę z takim lepszym, można powiedzieć, takim innym podejściem do sytuacji, bo te gry będą kiedyś naprawdę warte, uwierzcie mi, one już z dnia na dzień, jeżeli ich nie ma na Allegro w takim stanie technicznym, to powiem wam, one drożeją i warto zbierać. Nie polecam mojego sposobu zbierania, no ale jednak jak chcecie, to możecie spróbować, zobaczycie, jak to wygląda, bo też napotykam na takie trudności. No ale dobra, wróćmy szybko do tej kładki, bo to jest bardzo ważne. Poprawiamy sobie tak, żeby górna część i dolna część nie wystawała poza granicę tej folii, którą tu macie. Ona podtrzymuje cały papier do plastiku, bo tak jakby nie było tej folii, to okładka by się rozleciała i byłoby to to zielone pudełko czy niebieskie, jakie tamkolwiek. No, złapię lewą ręką. O, i widzicie, i teraz tak, tu linia, no nie wiem, czy to będzie widać. W każdym razie widzicie, tu macie folię, tu widzicie folię i tu papier wystaje, no nie wystaje, no nie ma prawa wystawiać, jak ja tak poprawiłem. No i tu leciutko można popchnąć do góry, też patrząc na to, czy tu nie ma zbyt do przodu. I teraz ostrożnie zamykamy, nawet zatrzaskując, i sprawdzamy, czy linia folii z okładką jest akceptowalna. Wiem, to jest pierdoła, ale zwróćcie uwagę na to, że w tych miejscach robią się białe ślady. Ja wam mogę to pokazać w jednym przykładzie. Mianowicie, gdy będziecie to totalnie lekceważyć, gdzie ja mam tą grę? Będziecie totalnie to lekceważyć, to tutaj moja najstarsza gra, to jest pierwsza gra moja na PS2. To jak będziecie to lekceważyć, to się będą takie rzeczy robić. Tak, właśnie od tego. To jest właśnie efekt niepilnowania tych okładek od góry i od dołu. A powiem wam, że to, wiecie, no to jest wydanie Platinum, ale takie mniejsze ma znaczenie.
To jak widać na tym załączonym pięknym obrazku, tak, niezbyt pięknym, tak, ta okładka zaczyna być brzydsza. No i odrzuca w jakimś sensie, tak? Może nie aż tak za bardzo odrzuca, że tam chce się rzygać. I na to trzeba zwracać uwagę, bo to jest bardzo ważny temat. Nie wiem, czy ktoś na to spojrzał. Jeżeli ktoś zwraca na to uwagę, oczywiście w tych wydaniach DVD, ponieważ w tych innych wydaniach typu CD, no nie ma takich zmartwień. Zmartwienia są w innym miejscu, na przykład tu. Albo w połamanych tych miejscach, o, to jest inne zmartwienie, no to ja was bardzo pozdrawiam, bo nie znalazłem takiej osoby na razie, która by zwracała na to uwagę. Może ja jestem taki świr, jestem taki detalista, no cóż, ja jestem hardkorowym kolekcjonerem, o wszystkie dbam, ale tam wiecie, zdarza się, że upadnie ta gra i gdzieś tam tego, no ale wiecie, to są takie, to się zdarza raz na, powiedzmy, no nie wiem, na pół roku. Tak, no może częściej, ale nie aż tak za bardzo jak codziennie, nie? No. Także mówię, to jest mój sposób patrzenia na gry. Trzeci odcinek można oficjalnie zakończyć. Tu sobie dopiszę oznaczenie i póki co w czwartym odcinku poznacie między innymi temat przechowywania kartridży luzem. Te, które nie mają opakowań własnych. Jeszcze powiem wam, jak dobrze korzystać z aukcji internetowych, opowiem wam troszeczkę o tym. Oraz od czego zacząć, jakie serie gier lubię, czyli objaśnienie mniej więcej, jaką grę pierwszą kupić, żeby zgromadzić sobie poboczne gry i tak dalej. Nie? Czym się sugerować i tak dalej. W porządku. To było na tyle z trzeciego odcinka. Ja myślę, że wam to się spodobało. Takie małe wytłumaczenie i wyjaśnienie niektórych rzeczy. Ja was bardzo wszystkich pozdrawiam i do następnego odcinka z poradnika kolekcjonera gier. Tu był Sonic 1994.pl.